każdy artysta. Wystawa Uziemieni w napięciu to właściwie podsumowanie jubileuszy Jerzego Jotki Kędziory, ubiegłorocznych jego urodzin, jego 50-lecia pracy twórczej, 45-lecia galerii. Ale dzisiejsze spotkanie autorskie miało absolutnie kulminacyjny, świetny charakter, bo nadanie najwyższego odznaczenia zasłużony kulturze Gloria Artis, złoty medal, to właściwie podsumowanie dorobku artystycznego rzeźbiarza, światowej sławy rzeźbiarza, który tworzy w Częstochowie i nie tylko dla Częstochowy, jest dumny ze swojego pochodzenia i znamy go jako częstochowianie i uwielbiamy, możemy brać z niego przykład za jego energię, za jego pomysłowość, inteligencję twórczą, za to, że nigdy nie przestaje kreować i zaskakiwać swojego widza. Seria rzeźb balansujących to właściwie trudna ekspozycyjnie wystawa, która została zamknięta w kubaturę tej sali. Jak wiemy, rzeźby balansujące są przedstawiane na firmamencie nieba. Właściwie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie można tam zobaczyć dzieła Kędziory. Pokazanie 14 rzeźb w zamkniętej przestrzeni było ciekawe dla widza, ale trudne dla autora i aranżera. Sądzę, że się udało, dlatego że widzowie nie tylko mogą dotykać tych rzeźb wzrokiem, ale również rękami. Te rzeźby balansujące zaczynają tańczyć pod wpływem dotyku, pod wpływem przytulenia, czy też delikatnego muśnięcia i tym samym sam artysta obnaża się jako rzeźbiarz, bo on tworzył te rzeźby dla widza, który patrzy z dołu. Tak się zdarzyło, że pandemia krzyżuje nam kilka planów, kilka projektów, rozkłada i nie wszystkie rzeźby mogę pokazywać powyżej oczu, na firmamencie, jak zazwyczaj to robię, tylko nie mogły jechać do Tokio, żeby towarzyszyć polskiej reprezentacji na olimpiadzie w Tokio właśnie. W tamtych igrzyskach, ale może pojadą do Paryża, co nie jest wykluczone. I czy tam, czy w Paryżu będą już normalnie na swoich pozycjach występowały. Natomiast w tej chwili przyziemiły, bo galeria nie daje takich możliwości, żeby je wynieść wysoko ponad nasze spojrzenie. Dlatego przyziemieni, a w napięciu, bo wyczekują na to, co się zdarzy. Dla mnie nie ma żadnej tajemnicy. To pani musi wiedzieć, w czym jest tu jakaś tajemnica. Artyści czasem mają tak, bo ja już teraz się czuję jako artysta, że im jakaś szajba odbija i później co z tym robić, to wypychają to w dzieła sztuki. I tak może jest i tym razem. My twórcy to jesteśmy często takimi luźnymi, wolnymi elektronami. Rzeźby jak rzeźby i sportowcy jak sportowcy. No toczy się tutaj jakieś widowisko, prawda? A ja sportretowałem, czy zrobiłem jakiś kadr takiego widowiska. Być może, ponieważ nie są oni na swoim miejscu, to znaleźliśmy się troszeczkę przed samym wyjściem na stadion, w czasie rozgrzewki albo w czasie treningu. Tutaj tak to wygląda, dlatego że równocześnie różnymi projektami, bo chyba ze cztery prowadzę równocześnie, ale mam jeden taki wiwisekcja, gdzie przybliżam właśnie tajniki, odkrywam tajniki tego balansu i tych rzeźb. To, o co pani wcześniej pytała. I tutaj, jak mamy te rzeźby przyziemione, to tak jakbyśmy widzieli je od drugiej strony, tak jak na przykład mówimy zacieniona część księżyca. Moje rzeźby, ponieważ zazwyczaj są wysoko uniesione ponad ziemią, widzimy je od dołu, takiej żabiej perspektywy. A tu mamy wprost
inną, prawie z lotu ptaka albo na wprost. To jest nieczęsta historia, dla mnie mniej komfortowa, ale również też jakaś poznawcza, bo ja tych też rzeźb inaczej o nich myślę, inaczej je komponuję, inaczej je wystawiam.